czy można jechać już? Sesja rusza. Dobra, jedyneczka, tu jest w dół, super. I ruszamy. Włączę tryb nam tor wyścigowy. Ona wtedy nam daje napędy pół na pół i masz międzykazał, bo ma coś tam wyglądać teraz. Ruszamy. Oczy daleko patrzyć siebie, jak najdalej, tak żebyś miał zawsze budowaną, że tak powiem, nitkę toru, zanim się pojawisz w jakimś miejscu. Okay? Czyli stąd patrzymy na apeks. Dobra, nie szarpiemy tak gazem. Do prawej. Jesteśmy na torze w Łodzi. Już praktycznie po pierwszym przejeździe, ale można powiedzieć, że teraz się dopiero z Wami witamy. Cześć. Za nami, jak słyszycie i widzicie, jeżdżą samochody. Jest to o tyle fajne szkolenie, że tor jest techniczny, a można się wyżyć na tych autach. Nie ma prędkości dłużej, faktycznie, że nie ma niebezpieczeństwa. Ale możesz się wyżyć na tych autach. Tak. Atakujesz tamten pachołek ostatni. Atakujesz go, atakujesz i teraz wkręcasz. Jest słaba, to będziesz jechał słabo. Jest wolny kierowca przed tobą, to instruktor mówi mu, żebyś zjechał i go wyprzedzasz. I to jest fajne. W tym miejscu daj mi troszkę gazu, dodaj gazu, naciśnij hamulec, puknij go raz. Oddychaj. Puknij, dokładnie. Ale emocje są, bo po pierwszym przejeździe, ja już jestem 5 minut po przejeździe, jeszcze lekko spocony czuję adrenalinę. To jest, rozumiem, pierwszy etap, taki podstawowy, tak? Szkolenia. Tak, tutaj? Stage 1, czyli taki od podstaw, ale tak naprawdę u nas Stage 1 można robić kilka razy, bo my się dostosowujemy zawsze do poziomu kierowcy, więc to jest kogoś kwestia, że chce Stage 2. W Stage 2 dodajemy pomiary czasu i mamy telemetrię w samochodzie, więc możemy troszkę bardziej pracować na czasach. Okej, okay, jakie błędy popełniają najczęściej kierowcy na Stage 1? Co byś dał, jaką radę byś dał komuś, kto chce tu przyjechać, że nie wiem, nie przypalał się, czy... Za dużo gazu wszyscy dają, w sensie w zakrętach, za wcześnie gaz.
Trzeba wyczekać zawsze zakręt i dać gaz dopiero na wyjściu, kiedy auto jest już stabilne. Bo jak da się gaz w środku zakrętu, no to od razu auto nam się przesuwa i tracimy dużo, dużo czasu. Wypunktuj mnie. Zawsze się na gazie w zakręcie, za szybko na ten gaz wchodziłeś, auto niestabilne, wyrzuca się na zewnątrz i za późno hamujesz i troszkę za słabo w takich hamowaniach z dużych prędkości do niskich, gdzie po prostu przepałowujemy zakręt, ABS się włącza i ty się już ratujesz tym ABS-em. I na dobrej drodze jesteśmy, żeby było szybciej. Żeby było szybciej, dobra. Jest dobrze. Daleko, płynnie. No i zobaczymy, jak działa, nie? Samochód. Tak. Pomarańczowa albina, prosimy o miejsce. Właśnie po szkoleniu otrzymaliśmy nawet certyfikaty, nic nie rozwaliliśmy. Jazda była bezpieczna, pod czujnym okiem instruktorów. Z nami jest między innymi Łukasz. Chłopacy sobie świetnie poradzili. Troszkę jeszcze błędów jest do wyeliminowania, ale to na kolejnych widzach na torze. Nie da się wszystkiego zrobić jednego dnia, bo jazda sportowa to są kilometry, kilometry, kilometry i to jest praktyka tylko i wyłącznie. No to co, my możemy Wam jedynie powiedzieć, że będziemy organizować wspólnie tutaj szkolenia, więc więcej informacji sięgajcie do naszych mediów społecznościowych. Tymczasem my się z Wami żegnamy razem z instruktorami. A jeżeli macie pytania, to piszcie na kontakt@globalmotors.pl. Trzymajcie się, cześć. Zapraszamy.